Cyberpunku możecie zdobyć legendarne Porsche 911, które należało do Johnny'ego Silverhanda, czyli do Keanu Reeves, ale żeby to zrobić, niestety trzeba będzie zagłębić się w fabułę, bo będzie to dostępne dopiero, gdy wykonamy odpowiednią misję dla Rogue razem z Johnnym Silverhandem. Będzie to misja, która nazywa się Tapeworm. I żeby nie zdradzać Wam szczegółów fabuły, nie będę mówił, na czym ona polega, ale na końcu tej misji dopadniecie pewną osobę, która poda Wam kod dostępu i będziecie mogli również zdobyć broń Johnego. Jego broń to Malorian Arms i jest ona o tyle fajna, że ma bardzo ciekawy system przeładowywania, który wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli zrobiliście już tą misję, ale minęło trochę czasu i chcecie wrócić i odzyskać te Porsche, jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Możecie użyć Doki Ebunike Fast Travel i to jest tak mniej więcej w tym miejscu. Będziecie musieli wejść na teren i jeżeli dobrze wykonaliście tą misję, dostaliście kod dostępu od tego gościa, wtedy naciskamy przycisk. I jak widać zjeżdża kontener, który będziemy musieli jeszcze otworzyć. O kurwa, chyba wiem, co to jest. No to zobaczmy. Daj mi też matę. Okej. Mój wóz! Wskakuj. Pozwolę ci poprowadzić. Jak widzicie, fura wygląda naprawdę świetnie. I będziecie mogli ją odblokować na stałe i za każdym razem, jeżeli będziecie chcieli pojeździć tym samochodem, będziecie mogli go przywołać. Jeżeli jesteście w trakcie wykonywania tej misji, to jeszcze będziecie mogli, musieli ją skończyć. A jak już macie skończoną tą misję, to pod przyciskiem V normalnie możecie przywołać sobie Porsche 911. Warto zdobyć taki darmowy samochód, bo inne samochody, które są równie szybkie, są niestety bardzo drogie i musimy dużo grać, żeby uzbierać te pieniądze. Dodatkowo Porsche niszczy się troszkę słabiej. Jeżeli będziemy uderzać o różne jakieś przeszkody, no to nasz samochód ma większą wytrzymałość. Jest jakby bardziej odporny na uszkodzenia, szczególnie przód naszego samochodu. No i zdaje się, że zawsze siedzi w nim Johnny, więc mamy z kim podróżować. A sam pistolet jest bardzo dobry, używamy go na samym początku gry już, gdy możemy grać Silverhandem, więc warto sobie wykonać tą misję, bo ten pistolet będzie przez nas używany również na późniejszym etapie gry. A bronie możemy ulepszać, więc na późniejszym etapie też będziemy mogli sobie ulepszyć ten pistolet. W tym odcinku to będzie wszystko. Zasubskrybujcie kanał albo zostawcie łapkę w górę, komentujcie. Sprawdźcie też inne odcinki z easter eggów, ale również z całej fabuły, również ze wszystkimi zakończeniami dostępnymi w grze. Linki znajdziecie w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w innych odcinkach z Cyberpunka na kanale Lizek. Cześć!